Każda dziewczyna wie, że najważniejszy jest dobry podkład. No i ja też, bez podkładu nigdzie się nie ruszam. Zanim więc rozpoczniemy grasowanie po Holandii, krótka wizyta jeszcze tu w Warszawie na stadionie. Trzeba liznąć trochę kultury. Dziś odbywa się tu warszawski festiwal. Chciałem powiedzieć filmowy, ale to festiwal piwa jest. Co za niespodziewana wizyta. Witam serdecznie. Pani. Gdzie masz krawat? W dupie, kurwa. Pierwszy holenderski akcent. Pszenica i trawa. Cytrynowa. Cytrynowa, no ale... Co masz tam jeszcze? Kanapki jakieś mógłbyś mieć. Ej, za dobre. Kupię jeszcze. Banany jeszcze. To jest jalo. O, to będziesz na gata skakał. Półka i banan. Patrz się, kurwa, na ryj. Teraz na jakieś piwo holenderskie. Jest piątek, godzina 13. Jesteśmy w Brabancji Północnej. Brzmi jakbyśmy mieli tu robić nie wiadomo co. A to zwykły Eindhoven jest. A co można w Eindhoven robić? Ruchę. A to nie dla nas. Nie dla nas. Jest pan profesor. Dzień dobry. Jest troglodyta z Kielc. Dziś w Holandii słoneczko. Trzeba się nasmarować. 30. Żeby się nie zjarać. Ja tu się chyba muszę kremować pod wewnątrz. Dobra kawa? Pyszna. Ty możesz tyle kawy w ogóle przyjmować? Kolega za 2 tygodnie startuje w wyścigu na 96 km po górach. Można tyle kawy, bo może wypukać wszystko z organizmu. Trzeba znaleźć jakiś substytut kawy. Eindhoven to jest chyba niezły ośrodek akademicki. Takie to mają zajęcia. Masturbation Masterclass. Dobra, ruszamy na mecz. No, zaraz się okaże, czy potrafię jeszcze jeździć w ogóle na tym cacku. Druga liga holenderska. A wiesz w ogóle, kto gra w tym meczu? No nie wiem, powiedzieliśmy, że to nie jest ważne. No, nie przeżywał, tak. FC Eindhoven kontra Go Ahead Eagles. Praca twórcza się odbywa. Kolega wrzuca wiadomość na swój fanpage. 15 minut chyba. To musi być naprawdę wiadomość, kurwa, życia chyba. Zauważyłem, że jak wklejam na tle zachodzącego słońca zdjęcia, to klika więcej dziewczyn niż chłopaków. Musisz to przetestować u siebie. Ja wam wrzucę zachód słońca, kurwa. Gdzie to słońce? A już zaszło? No, przed chwilą centralnie. Przegapiłem zachód słońca, no. Dobrze widać? Najlepsze miejsce. W lidze holenderskiej pada zazwyczaj bardzo dużo bramek, zwłaszcza w drugiej. A tutaj 0-0. Podejrzewam, że jeden i drugi zespół nie miał takiego wyniku od ładnych kilku lat. Ciekawe, czy nam nikt tych rowerów nie zakosił. Stoją. W ogóle nie widać, że jesteśmy turystami. Potrafimy tak się wpasować w tłum. No dawaj, profesor. Jedź pierwszy, nie? Jedź pierwszy, jesteś trzeźwy. Kurwa, coś słabo mi idzie. W Holandii można i po trawie jeździć podobno, ale... coś mi koślawo idzie. A kurwa, światełka trzeba, rzeczywiście. Eindhoven to miasto światła. No to ma siedzibę firma, która produkuje m.in. lampy. I mi też już się zaświeciła czerwona lampka, a to chyba oznacza, że pusto w baku. Trzeba coś zatankować. Może zatrzymamy się na piwko jakieś? No i stara zasada. Im więcej człowiek zatankuje, tym dalej zajedzie. Sobota, godzina 7 rano, a dziś jedziemy jeszcze dalej. No i jesteśmy już w Spakenburgu. Gdzieś w Spakenburgu odbywają się wielkie derby. To są bardzo głośne derby. Jest godzina 11. Mecz jest o godzinie 15, ale w dniu derbowym w Spakenburgu jest prohibicja. Alkohol dopiero można sprzedawać po meczu, czyli od 17. Ale coś czuję, że i tak popłyniemy. Zostaliśmy zaproszeni przez kibiców, gospodarzy na łódeczkę. I płyniemy na drugą stronę jakiegoś kanału. Ale nie dali nam kapoków. Myśleli, że masz na sobie. No, dopłynęliśmy. Tu już prohibicja nie obowiązuje. Gol, 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 gol.
Uwaga, uwaga, odpływamy! Dobra, już za chwilę mecz. Trzecia liga. Niebiescy kontra czerwoni. Farmerzy kontra rybacy. Miejscowość ma 20 tysięcy mieszkańców w Pakenburg. A są dwa stadiony. Całkiem niedaleko siebie. Jeden jest tam. To nie pierdziel. Aż ja zrobię zdjęcie. A drugi jest tu. Oprócz tego, że władze miasta zabroniły organizowania imprez, to wydały kategoryczny zakaz spalania pirotechniki i robienia opraw. Jest zakaz, no. Trzeba nie być. No na pewno się kibice zastosują. Obiecuję, żadnej oprawy nie zrobię. Zaatakował. Się zakleszczył. Nie ruszaj się. A tam taka dziura. Dwa palce tylko. Nasze maszliny. Maszliny się tam. A my potrzebujemy rozstrzygnięcia. No i dupa, zakończyło się 1-1. To były moje trzecie derby z Pakenburga. Byłem tu już jak wygrali czerwoni. Byłem jak wygrali niebiescy. Remis i pewnie będzie nuda. Nikt nie będzie świętował. Mówią, że mam jakąś niebieską mordę, no. Z tej strony. Nie, tam niebieską. Kurwa, właśnie zerknąłem w lustro. Trzeba było obmyć barwy, pojedziemy do sektora gości. Tak średnio chyba mi poszło. No co ja mam teraz zrobić, kurwa? Dobra, robię drugie podejście. Bo... No lepiej nie będzie. Malowa dalala. Wychodzimy z jednego stadionu, a zespół czerwonych, do których zmierzamy, nazywa się Eismel... Kurwa... Eiselmer Vogels. Mam tu podpowiedź na budynku i... Tak sobie ciężko radzę. Wymówcie! Co? Nazwa zespołu. Eiselmer Vogels. Kurwa, ja tego nie potrafię wymówić. Niedzielę rano, teraz na jakieś śniadanie, a do Amsterdamu sobie pojedziemy na śniadanie. Tak. Za mamusię, za tatusia, za wujka, za babcię, za sąsiadkę. To było tyle, 3 godziny w Amsterdamie za nami. Na szczęście trzecia godzina była gratis. Już w Warszawie. Jakie plany? Biegać trzeba. Będziesz biegał w serii? Wiem, no coś trzeba wreszcie ruszyć. Niedziela wieczór. No i on naprawdę poszedł biegać. Na serio startuje w jakichś zawodach 96 km po górach biegu. A ja mam jeszcze dzisiaj mecz zespołu Kartofliska. A przy okazji meczu postaram się dołączyć do akcji Nie kręć, że płacisz. Zostałem nominowany przez zawodników Pogoni Diskitki. Ta akcja charytatywna ma na celu zebranie pieniędzy na chore dzieci Jakuba Kowalskiego, zawodnika Podbeskidzia. Każdy z nominowanych, nie tylko nominowanych, oprócz wpłacenia pieniędzy na konto, numer będzie w opisie tego filmu, proszony jest o zrobienie czegoś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
12, 13, 14, 15, jazda! No średnio mi poszło. Do wykonania tego samego nominuję zespół Coco Jumbo, PKS Orzeł Dziadowice Folwark. Jakiegoś eksperta by trzeba było, to Żelisława Rzeżyńskiego jeszcze by nominował. No coś czuję, że chłop ma potencjał. A mecz wygraliśmy, 6-5. I zespół Kartofliska jest na drugim miejscu w tabeli. No. Wstyd!